Politycy.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelna. Michał Karnowski, dzień dobry, witam i zapraszam do lektury najnowszego wydania Tygodnika w sieci, które na rynku ukaże się 3 kwietnia. Ten tydzień upłynie pod znakiem pamięci o ofiarach tragedii smoleńskiej, o świętej pamięci parze prezydenckiej Marii i Lechu Kaczyńskim, ale i innych 94 osobach, które zginęły w Smoleńsku. W niewyjaśnionych, to trzeba powiedzieć jasno, do dziś okolicznościach, dlatego ważny jest każdy detal, każdy szczegół, każdy nowy element, który możemy dołożyć do tego poszukiwania prawdy w tej sprawie. Myślę, że w tym numerze taki kawałeczek nowej wiedzy dokładamy. To jest prawie 20 stron nieznanych zdjęć ze Smoleńska, ale i także z tego, co działo się wcześniej i działo się później. Te zdjęcia zostały wykonane przez fotografa rządowego i nie były znane opinii publicznej. Niektóre kadry podobne mogliśmy gdzieś obserwować, ale cały ten zestaw jest publikowany w zdecydowanej większości po raz pierwszy. Nie chodzi tu jednak o żadną sensację, ale pokazują nam te zdjęcia bardzo wstrząsające chwilami momenty. Przypominają ludzi, którzy zginęli, którzy odeszli, którzy byli tak bliscy Polakom, nie tylko przecież rodzinom, nie tylko przyjaciołom i bliskim, ale i wszystkim Polakom, bo większość z nich naszej ojczyźnie zasłużyła się bardzo dobrze. Myślę, że ten zestaw zdjęć, które ujawniają Marek Pyza i Marcin Wikło, będzie w tych dniach dobrze nam przypominał o tych, którzy zginęli, o tych, którzy w Smoleńsku polegli. Bardzo zachęcam do zakupienia numeru i lektury tego obszernego materiału, bo dokładamy aż 20 stron. W sumie więc nasz numer będzie liczył aż 116 stron. Zachęcam do zakupu i lektury, a w numerze także oczywiście inne ważne i ciekawe tematy. Maja Narbut o Mieczysławie Wachowskim, który rozstał się, jak wiemy, z Lechem Wałęsą, bo na koncie Instytutu imienia Lecha Wałęsy zostały dosłownie jakieś grosze. Co się stało? Jakie są relacje obu panów? I czy ta szara eminencja Lecha Wałęsy rozstała się z nim już na zawsze i do końca? Doskonała reportażystka Maja Narbut przynosi odpowiedzi. Stanisław Janecki z kolei, jak będzie teraz grał Tusk, jak się ustawi wobec polskiego rządu, który, i o tym Konrad Kołodziejski w dalszym ciągu pod potwornym ostrzałem, próbuje się wytworzyć wrażenie, jakoby ten rząd tracił poparcie społeczne, jakoby spadał w sondażach. Może jakieś zawahanie rzeczywiście po tej brukselskiej bitwie było, ale jak spojrzymy na sondaże, to zobaczymy, że ten wzrost Platformy bierze się przede wszystkim z osłabienia Nowoczesnej, a sam rząd Beaty Szydło, sam obóz Prawa i Sprawiedliwości raczej może liczyć na stabilne poparcie społeczne i żadnych sygnałów, żeby coś tutaj się zmieniało, nie ma i nie widać. Jak ktoś wyjedzie poza centra najbogatszych miast, to sam się o tym przekona. Wystarczy zresztą porozmawiać z Polakami. Choć oczywiście są i zagrożenia, wewnętrzne kłótnie to chyba największe z nich, gdyby do nich doszło. O co chodzi w sporze prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem? Próbuje rozwikłać tę sprawę Marcin Fijołek i jest to naprawdę bardzo ciekawa lektura. Serdecznie ten artykuł Państwu polecam. Ja z kolei rozmawiam z profesorem Ryszardem Legutko, filozofem, posłem do Parlamentu Europejskiego, który daje bardzo ciekawe, intelektualne spojrzenie na to, co się dzieje w Polsce, na to, co się dzieje w Europie, jak ten establishment europejski próbuje zablokować wszelkie próby wybicia się na podmiotowość, wszelkie próby poszerzenia wolności słowa, jak próbuje powiedzieć obywatelom Unii, że wybór jest tak naprawdę między tym samym, między partią lewicową a partią chadecką, które są w kluczowych sprawach dokładnie takie same. Nie na tym powinna polegać demokracja. I chyba na to się zgodzić nie możemy i nie godzą się na to też obywatele Unii, co w wielu krajach już bardzo mocno wychodzi. Oprócz tego Grzegorz Górny o księdzu, który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, a który okazał się w każdym razie pod takimi zarzutami staje jakoś powiązany, jakoś uwikłany w złe relacje z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. To ważny temat i ciekawy artykuł, choć trzeba tutaj bez wątpienia zachować spokój i pamiętać o tym, że proces beatyfikacyjny to jest rzecz dużo szersza, to jest rzecz na styku tego, co ludzie są w stanie zbadać i pewnego boskiego także rozeznania tej sprawy, więc tutaj trzeba dużej ostrożności, ale ciekawy tekst Grzegorza Górnego. Natomiast Dorota Łosiewicz rozmawia z Aleksandrą Jakubowską, kiedyś w SLD, a teraz osobą zachowującą się odważnie w wielu sprawach. Ciekawy punkt widzenia, na pewno warto poznać. I jeszcze historyczny materiał, bardzo Państwu polecam. Piotr Gontarczyk o tym,
Już mówiliśmy o Lechu Wałęsie, a tu w innym trochę wymiarze, o tym, jakim żołnierzem był Lech Wałęsa w czasie pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Materiały wcześniej nieznane i bardzo ciekawe. Oprócz tego dużo kultury, dużo felietonów, dużo bardzo ciekawych ilustracji. Polecam serdecznie Państwu Tygodnik w sieci. Do zobaczenia na jego łamach i do zobaczenia też, mam nadzieję, bardzo często na tym portalu.